Cześć moi drodzy, witam was ponownie w grze Star Wars Knights of the Republic 2 The Sith Lords. Jesteśmy właśnie na powierzchni Telos. Rozbiliśmy się w ostatnim odcinku, ponieważ Atton nie potrafi prowadzić. Jest ciotą i w ogóle. Żartuję. Mamy naszego nowego towarzysza, jest to Baodur. Jest nam oczywiście Keira. Ja bym się uleczył odrobinkę. Świetnie. Tam mamy, tu są jacyś ludkowie, którzy nas ostatnio szpiegowali. Fajne rzeczy widzę. Chwilę. Kto ma więcej pirotechniki? Umiejętności. Pirotechnika 10. 14. Ty masz więcej pirotechniki. Dobrze. The mercenaries have at least two hidden caches like this. We should keep our eyes open. Okej, okay, Bao. Ja cię proszę o odzyskanie tych min. Zawsze to jest po prostu dla nas więcej. A i właśnie on powiedział, że to są ukryte składy. Są dwa takie, tak? Na początku pozbędziemy się wszystkich min, żeby nasi ciotowaci towarzysze nie wleźli w nie. Ja sobie przy okazji odzyskam ładunki. Cudownie. Zatem zbierzmy to, co tu jest. I mamy bodhański wizjer czujnikowy, pakiet medyczny, wytrych elektroniczny, pakiet apraczek. Słabe, ale powiedzmy, że nie będzie. To jest w ogóle bariera generowana przez te coś tamte. Right where we need to go. That sentry droid probably spotted us already. They were probably looking for me when they saw your shuttle go down. A czemu ciebie szukali? No oczywiście ich rozkurwimy jak małe suki. Otwierasz? Dobra. Zajmij się nim, Kreja. Knięcie mocą, krzyk mocy, strach, atakuj. A, bo przerwij walkę. Rzuć tam Nejda. Dobra, przerwij walkę, muszę się robota pozbyć. To już nam padł. Mocny kurde jest. Kreja, leczysz? Zapadł. To jest kurde jakiś mocny, na to, bo to jest weteran. No ale też jest leczenie tak, że ich ożywia. To jest ten plus. No jak się patrzy, się kurde na nie rzucił. A jeszcze tam w odległości się obronił. Kreja, ja bym cię prosił o ponowne leczenie. No, nie masz już energii. Masz prosić na energię. Może jeszcze już wystrzelić barierę. Ja podleczę. Weź kurde krzyknij na nich. Nie musisz żadnej energii klejać, co? Pięknie, ten jest załatwiony. To jest kurde jakiś taki mocny. Kreja. Kreja na razie nie ma w ogóle energii na żywienie. Ciekawe, ile zabieram mocy. Ja bym prosił w takim razie leczenie. Ale on się skupia na mnie. Czy aha, rozumiem, czy tylko Kreja może. Cwaniak.
Może wskrzeszać za pomocą swojego leczenia. Okej, okay, bo ona ma tego perka. No nareszcie już, żeś go trafił. Ja pierwszy jakim mocny. To ja weź się nim zajmij. No i coś się tu trudniejszy chyba zrobić, albo mi się wydaje. Bo ja mam jakiś problem z trafieniami. No świetnie, nasi nawet sami leczą. Dobra, weź się ulecz. 20 tylko punktów. Dobra. Nie poszło to tak jak chciałem, ale trudno. Pika mocy. Jak coś pika i ma moc, to znaczy jest pika mocy. Kontroler tego pojazdu wydaje się zaszyfrowany, nie można go używać. Pewnie potem będziemy go musieli jakoś samo wyciągnąć. Rozejrzyjmy się tutaj jeszcze tak, żeby odsłonić sobie po prostu mapę całą, całego obszaru. Wiecie, chcę mieć po prostu tutaj wszystko odkryte. Dzięki czemu nie będę się zastanawiał, czy coś gdzieś jest, czy czegoś gdzieś nie ma. Dobra. Kryja, skorzystamy z twojej mocy i się przyspieszymy. Ale jeszcze z nim przydatna umiejętność. Znaczy, że ma wpływ też na nas. Ścigać. Coś jestem zaszyfrowany, nie może użyć. Dobra. W takim razie biegniemy do obozu. Mamy robota wartowniczego. Sentry droid. The mercenaries must be using them to locate us. There's probably another patrol nearby. Dobra, tym razem nie odparł. Może go na spokojnie zniszczyć. Dobra, to wszystkie moce zużyliśmy i... Tak jest, mamy kolejny, wiecie co? Pójdziemy... w trybie solo. Wziąć broń, chodźcie. Po prostu chcę ich zmusić, aby tutaj przyszli. Durna kulka. No patrzcie, cwańki nie przyjdą. Dobra. Trudno, spróbujmy odzyskać minę. Na całe szczęście odbijamy jakieś te pociski. Porażka, tak? Dobra, to przejdźmy obok. Stop. Które tracę życie jak pojebany. Dobra, ty. A takiego Kreja. Musimy po prostu przejść przez to. Nie chcę głupio tutaj stracić swoich ludzi. Leczenie mocą. Pięknie. To mój przyjacielu. Chcesz dać radę, rozbrój. Pięknie, od razu drugą. Kreja atakujesz. Red także atakujesz. Ty masz to rozbroić, palancie, mówiłem. Focus. Się nie udało się rozbroić. Dobra, wszyscy padli. Ryzykowna dosyć akcja. Pan coś nowicjusza? Nie możesz. Kreja. Ja sobie załóż tą szatę Jedi. Nie możesz lekkich pancerzy.
Zobaczmy jak wygląda. No fajnie wygląda, to muszę przyznać. Mam szatę padawana, ubranie zwykłe, ale nie, ja mnożę to. Dobra. Akcja się tak szybko udała, to jest ten plus. Ja bym się wyleczył pakiecikiem medycznym, troszkę, nawet dwoma. Też, żeby mieć pełne zdrowie. Tam są jakieś stworki, tutaj też, możemy się ich pozbyć. A, zlecam sobie solo. Chodźcie. No przynajmniej, tam jest chyba drugi pakiet. Jak można było nie trafić w coś takiego? Yes. A, jakieś szczątki zostawić, ciekawe co? Rękawice robocze kantoru. Co akurat zjadł je? Mogę porzuconą torbę. Trochę kredytu, dobra. A Boże, kolejna grupa najemników. Kreja, wiesz co, może lepiej aktywuj nam buffy. I always feel a sense of calm when I walk the surface of Telos. The Athorians are truly amazing in their work. The force is strong here. Whether Chodo and his herd has anything to do with that is another matter. Can you feel anything? Być może szep, coś jak wiatr w trawie. That is good. As a breeze may swiftly turn to a gale, you are slowly beginning to be reopened to the force. Quiet. There's a large mercenary patrol up ahead. If we move carefully along the perimeter, we may be able to get by without their spotting us. We could cross along the shore, or head along the cliffs to the south. Nie musimy się chować. Alright. Let's do it. No i niestety, kurczę, wszystkie nasze buffy właśnie poszły się rypać. Nie lubię tego. Jedna bariera. Odporność. I szybkość. Raz granat wiążący. Ruszamy. Niestety nic nie zadziałało. Tarcza. Tarcza energetyczna. Kreja to samo. Tarcza energetyczna. Atakujesz. Dzięki temu jesteś odporny na ich pociski. Mieliśmy oszukanie umysłu. Odparł. Świetnie, idziesz na niego, bardzo dobrze. Kreja, jeszcze z nim walczysz. Krzyknijmy na niego. Serio? Dostał. Ty, przerwij walkę. A to ktoś mi teraz tego. Trzeba się go pozbyć, tego strzelca. No, już granat wybuchł. Okej, ja się z nim kluczę. Teraz ma tą tarczę i ona sprawia, że on jest tak ciężki do pokonania.
dwóch, co? Kreja. Bitewna medytacja i atakujesz. Czemu nie weszła bitewna medytacja? Teraz weszło. Nie, bo on go od tyłu zaatakował, dlatego chyba dostał bonus do obrażeń. Let me handle this. Krzyknij na niego sobie. Wydrzyj się, kobieto! Let us end this. Nie, nie. Dobrze, się mam jeszcze tych do rozwalenia. Ja myślę, że z tym sobie na spokojnie poradzimy. Czy nie kryjemy poziom? Może kryje, lecz nas. Czy nie, wasze tarcze cały czas działają. Nie mieli mandaloriańskie tarcze. Ścigać, pewnie znów nie będziemy mogli wyciągnąć danych. Zgadza się. What is it? Kryje, skoro masz poziom, chętnie ci go rozdam. Specjalista w walce wręcz poziom trzeci. Świetnie. Zalecane. I niech to zostanie. Moce. Co jest zalecane? Ogłuszenie. No, w sumie przyda mi się ogłuszenie. Dobra, nie będzie ogłuszenia. Już leczenie. Ja sobie jeszcze skorzystam z pakietu medycznego. Na wojnę dwóch. Troszeczkę nam się kończy, będę musiał jej gdzieś iść potem zakupić. I mam tu jakieś szcząteczki. Ostrzały miecz. Dobra, to po standardzie teraz zbadamy sobie tutaj okolicę całą. Wybijamy resztę flory. O, super. Znaleźliśmy drugi ten obóz z rzeczami. Odzyskujemy sobie miny. Chyba, no tak to przynajmniej wygląda. Tak jest ukryty skład. Yes. Podwójna skrytka. We should keep our eyes open. No dobra. Pancerz z włókna wiepiańskiego. O, bardzo dobry pancerz, bardzo mocny. I drugie. Pakiet reanimacyjny zaraz na pewno medyczny są sił. Świetnie. Opłacało się ich tutaj splądrować. Dobrze, tam widzę jeszcze coś, jakieś zapasy. Więc i tak, że tam przejdziemy. Teraz jest ładną planetą, muszę przyznać. Zwłaszcza tutaj ten teren rekultywacyjny. Dobra, to jak tam powinniśmy sobie załatwić na spokojnie, bez nic. O, przy okazji nasz towarzysz ma poziom, więc nie powinienem być na dwie się. No ty się kurde nazywasz? Bao. Strasznie słabe te ataki. Nie mogę niestety sprawdzić tego, szkoda. Jakie mam wybrane. Focus. Żeby było śmieszne, Kreja cały czas trzyma miecz, jakby miała drugą dłoń sprawną.
Nie wiem, czy zauważyliście to. Widzicie? I hear you. This shall not stop us for long. I will silence this one. Zacznij chybie jako, że to. No, na ostatni cios. No. Ale Kleja go wykończyła. Ja sobie wysoko na jednej stronie widzę. Dobra, umiejętności zalecane. Okej. Okay. Akceptujemy twoje umiejętności. Krejo, poproszę cię o leczenie. Dwukrotne. Cudownie. I zobaczmy, co tutaj było. Jakiś martwy Ithorianin. Takie myśli, powiedzmy, że opłacało się tu przyjść. Ale tak, powiedzmy, naprawdę. Teraz tu nic nie ma, tutaj także nic, tutaj. Oczywiście tam mamy pole, gdzie nie możemy już wejść dalej. Do wody możemy wejść tylko po kolana. Jest to troszeczkę śmieszne, ale okej. Dobra, z racji tego, że tutaj nic nie ma i tym majestatycznym widokiem kończymy na dzisiaj odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej ludzie, cześć, pa.